Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Witam Pana, Panie Marszałku, bardzo witam serdecznie. Witam Panią redaktor, witam Państwa. Panie Marszałku, dzisiaj szczególny dzień, ponieważ program nagrywamy 27 marca, kiedy obchodzony jest Dzień Samorządowca. 31 lat od pierwszych w pełni wolnych, demokratycznych wyborów. Samorządowcy spotkali się w Starym Sączu na ołtarzu papieskim, ponieważ święta Kinga jest patronką wszystkich samorządowców. To był taki czas tylko do świętowania, czy może do podsumowań? Dzisiejszy dzień, 27 maja, jest rocznicą pierwszych wolnych wyborów samorządowych w Polsce. W ocenie wielu ekspertów, fachowców, to najlepiej udana reforma do tej pory w naszym kraju przeprowadzona po 1989 roku. W związku z tym, że mieliśmy rok przerwy, ponieważ w tamtym roku niestety przepisy sanitarne uniemożliwiły nam odbycie tego święta, więc w tym roku co prawda trochę w ograniczony sposób, ale spotkaliśmy się w Starym Sączu. Najpierw była uroczysta msza święta odprawiana przez ekscelencję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. No, później przejście lub przejazd pod ołtarz papieski, tam była ta część oficjalna, powitania, bardzo ciekawy wykład księdza profesora z Uniwersytetu Jana Pawła II. Oczywiście później tradycyjne zdjęcie pod ołtarzem wszystkich i poczęstunek również w wydaniu małopolskim. 31 lat, wydaje się, że to tak niedawno, jak jednak szybko minęło. Jaka dzisiaj, jakbyśmy mogli tak króciutko oczywiście, bo nie ma czasu, podsumować te 31 lat? No, postawiła Pani redaktor zresztą jak zwykle bardzo trudne zadanie przede mną, bo w kilku zdaniach podsumować 31 lat, to można by rzec tak, no, uczestniczyłem od początku w tych wszystkich wydarzeniach, więc jak oglądam się za siebie, to nie mogę się nadziwić, że to tak szybko przeleciało. Ale z drugiej strony już teraz na poważnie powiem w ten sposób, że nasz kraj przez ten okres zrobił nieprawdopodobny postęp. Widać to szczególnie w Małopolsce. Ja bardzo często, przede wszystkim w tym właśnie ostatnim roku, kiedy były te ograniczenia, wsiadałem w samochód w sobotę czy w niedzielę i jeździłem po wszystkich możliwych okolicznych, najdalej położonych punktach i powiem szczerze, że jestem bardzo zbudowany, bo ludzie tak dbają o swoje obejścia. Są takie piękne, wybudowane nowe domy, bardzo dobrze zmodernizowane drogi. Naprawdę serce rośnie, jak człowiek patrzy na to, a przecież wiem, jak to wyglądało właśnie kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym ja uważam, że na pewno niezmarnowany to był okres. Uwolnienie wszelkich ograniczanych do tej pory procesów społecznych, no w takim ustroju byliśmy, w jakim byliśmy niestety, dało całkowitą eksplozję aktywności i to w tym wymiarze lokalnym, ale w tym wymiarze ogólnym, a to przyniosło efekt właśnie, który możemy obserwować na zewnątrz. No właśnie, bo jeżeli mówimy o samorządowcach, święcie samorządowca, to raczej tak się, raczej przyzwyczailiśmy się do tego, że mówimy, że to jest święto włodarzy, osób, które działają w tym samorządzie, ale to ja myślę, że to jest także święto każdego z nas, bo jakby wszyscy uczestniczymy w tym życiu samorządowym, oczywiście, życiu lokalnym. Oczywiście, że tak. Ci, którzy aktualnie sprawują władzę, są przecież przez nas wybierani. I to jest jakiś określony okres, natomiast my wszyscy tworzymy wspólnotę samorządową, zaczynając od wspólnoty małopolskiej, poprzez wspólnoty miejskie, schodząc aż do gmin, a później już jakby najniżej do wspólnoty sołeckiej. Więc możemy powiedzieć w pewnym ogólnym wymiarze, że to jest święto nas wszystkich, aczkolwiek no, siłą rzeczy świętują ci, którzy aktualnie wykonują różne samorządowe zadania, również i pracownicy samorządowi, bo święta Kinga jest również dla nich patronem. Panie Marszałku, zmieniamy temat. Sądeczanka, temat sądeczanki, no nie powiem, że wraca, bo on jakby cały czas jest obecny, ale w minionym tygodniu w Kurowie gościł minister Andrzej Adamczyk, który powiedział, że tak naprawdę od tego, czy uda się osiągnąć kompromis pomiędzy poszczególnymi samorządami, zależy to, czy ta sądeczanka będzie.
No, oczywiście, że tak. W dużym stopniu to zależy od opinii nie tylko samorządowców, ale również mieszkańców tych gmin, przez które nowa trasa, nowy przebieg będzie realizowany. Natomiast ja dziękuję za to pytanie przede wszystkim, panie redaktor, bo w przestrzeni publicznej, szczególnie w Sączu, pojawiły się jakieś dziwne informacje na ten temat. Już nie wspomnę, że również dotyczące mnie jako marszałka, jakobym był prawie że jedynym inwestorem tego połączenia. To nie jest prawda. To jest droga krajowa. To jest zadanie realizowane przez Oddział Krakowski Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. I na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka. Spośród 22, proszę sobie wyobrazić, 22 projektowanych przebiegów zostały wybrane ostatecznie 3 z jednym preferowanym. Ja od początku tego procesu, kiedy nam udało się w ogóle uruchomić, bo do tej pory to po prostu się nic nie działo w tym zakresie. Zero dokumentacji, jakieś papierowe pieniądze, tam gdzieś jakieś 500 milionów gdzieś zapisane na coś, co było w ogóle nie do wydania w skali roku, bo nie było żadnej dokumentacji. Ale nie chcę wracać do tego, bo to ci specjaliści od bajania już w tej chwili czym innym zajmują. My staramy się zajmować konkretami, więc ja mówię konkretnie, jaka jest sytuacja. W ciągu wakacji będzie przygotowany wniosek o wydanie decyzji środowiskowej przez RDOŚ. W miesiącu wrześniu on będzie złożony. To są informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, bo jeszcze raz potwierdzam, ja występowałem i występuję jako mediator w stosunku do panów wójtów, burmistrzów. Tam, gdzie to jest tylko możliwe, staram się po prostu tworzyć dobry klimat wokół tej inwestycji i wspierać. Jeżeli ten wniosek zostanie złożony, a on zostanie złożony we wrześniu, to liczymy, że przy mało skomplikowanych odwołaniach RDOŚ powinien w ciągu roku wydać decyzję środowiskową. Jeżeli ta decyzja będzie wydana, to w trybie zaprojektuj i wybuduj zostanie wybrany wykonawca, który, no zazwyczaj to jest tak, że około 18-20 miesięcy trwa projektowanie, przygotowywanie dokumentacji, no i później jest postępowanie o wykonanie, albo wybór wykonawcy może być już na początku. Z tych analiz i z tych opinii, które są generowane w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to będzie nam potrzeba około 36 miesięcy na zrealizowanie tej inwestycji. I to są twarde fakty. Oczywiście ja nie twierdzę, że to będzie tak, że w tym roku będzie złożony wniosek o decyzję, za rok będzie decyzja podtrzymana przez RDOŚ, czyli wybór tego optymalnego przebiegu, później będzie przetarg, 18 miesięcy, 36 i już wszystko będzie. No możemy spotkać się z różnego rodzaju problemami. Co jest najważniejsze? Ta dokumentacja jest w trybie realizacji. Druga rzecz bardzo ważna, są zabezpieczone środki. Na tą inwestycję jest w tej chwili 3 600 000 000. Dyrekcja w Krakowie twierdzi, że jeżeli by był wybrany ten projekt preferowany, to, że to mogą być środki wystarczające na realizację tego zadania. Natomiast jeżeli by się okazało, że środków by było za mało, czy zbyt mało, to są zapewnienia, że te środki będą zwiększone na realizację tego projektu. I tak po prostu jest. Wiele rzeczy zostało rozpoczętych, wiele rzeczy jest w realizacji, które wydawało się, mówię teraz tu jeszcze o innych inwestycjach, wydawało się, że to są rzeczy niewykonalne za naszego życia, a jednak dość wspomnieć trasę Kraków-Podłęże-Piekiełko. Przecież w tej chwili już trwają bardzo zaawansowane prace nad dokumentacją techniczną. Firma to robi za 240 milionów złotych. Ja nie widzę możliwości, żeby państwo wycofało się z tej inwestycji, jeżeli już takie środki zostały przeznaczone na dokumentację techniczną. Więc zgodnie z harmonogramem 27-28 rok to powinien być koniec tej inwestycji. Jest zrobiona potężna inwestycja w Kurowie. Przecież to widać. To nie jest tak, że mówiliśmy, że będziemy robić, a nic nie robimy. To widać gołym okiem. Łącznik będzie realizowany w roku przyszłym, bo tak wynikało nie dlatego, że nie było środków finansowych, nie było, nie wiem, chęci do realizacji tej inwestycji, tylko po prostu
Dokumentacyjnie były przeszkody i dlatego to się troszeczkę nam przeciągnęło, ale to będzie robione. W tej chwili naprawdę, jeżeli chodzi o strony dokumentacyjnej, bardzo zaawansowana jest kolejna inwestycja, czyli przejście na wysokości ulicy Piramowicza. No, inwestycja za grubo ponad 200 milionów złotych. No więc gdybyśmy od tej strony popatrzyli na te wszystkie kwestie, to naprawdę bardzo dużo się dzieje i za chwilę będzie jeszcze bardziej to widać, kiedy rozpocznie się już normalny cykl inwestycyjny. A nie obawia się Pan, Panie Marszałku, ponieważ ten wariant preferowany przez samorządy, ten wariant A, tak naprawdę wymaga budowy tuneli, podczas gdy Pan Minister wprost powiedział, że to znacznie zwiększy wartość tej inwestycji i może na to, no krótko mówiąc, tych pieniędzy nie starczyć. Że to, jeżeli w dalszym ciągu samorządy będą chciały i obstawał za tym wariantem, a że to no jednak skończy się tym, że ta sądeczanka jeszcze odsunie się w czasie. No oczywiście, ja dlatego powiedziałem, że jeżeli nastąpią jakieś trudniejsze okoliczności, to będzie tak jak mówię, natomiast jeżeli zaistnieją jakieś dziwne sytuacje, bo czasami jest też ciężko zrozumieć moich kolegów czy koleżanki, którzy w myśl tej zasady drogi są potrzebne, ale nie po moim. No, szanowni Państwo, no nie da się. No jeżeli jest skonstruowany nowy przebieg, no to on musi którędy jakimś tam terenem przebiegać. Czasami jest tak, że musi być to kosztem czegoś. No, po prostu się nie da inaczej. Ja rozumiem, że samorządowcy, szczególnie z gminy Gnojnik i Szczuchowa, chcieliby, aby może w ogóle ta trasa szybkiego ruchu była zrobiona pod ziemią, ale tego się po prostu nie da. No, to jest niewykonalne. W związku z tym jest planowany tunel pod Justem, bo to jest oczywista oczywistość. Teren jest trudny i tam to jest najbardziej uzasadnione. Natomiast dalej trzeba będzie szukać tańszych rozwiązań. No, tańszych, to znaczy szybszych do zrealizowania. Zmieniamy temat, Panie Marszałku. Forum Gospodarcze. 3 miesiące dzieli nas od tego wydarzenia. Już jakieś konkrety, wiem, że ostatnio została podpisana umowa pomiędzy uczelniami. Kiedy forum się odbędzie? Na tym etapie wszystko idzie zgodnie z planem, aczkolwiek mamy bardzo mało czasu. Województwo Małopolskie nie jest organizatorem. Województwo Małopolskie będzie głównym partnerem tego wydarzenia. Organizatorem będzie firma Forum Gospodarcze Krynica, aczkolwiek samo forum będzie się troszeczkę inaczej nazywało. Z małej litery to będzie wydarzenie o charakterze forum gospodarczego, ale to będzie Krynica Summit, więc to będzie szczyt gospodarczy. Powiem tak, że no mamy już zapewnienie, ja osobiście mam zapewnienie od pana prezydenta, że będzie w pierwszym dniu na panelu dotyczącym Trójmorza. O charakterze politycznym, natomiast w drugim dniu będzie tak zwany panel premierowski dotyczący raczej zagadnień gospodarczych tego dużego projektu pod nazwą Trójmorze. No i w sobotę, w niedzielę będzie już Europejski Festiwal Biegowy i tutaj nie naśladujemy poprzedników, tylko po prostu skutecznie staramy przygotowywać się do realizacji tej dyscypliny sportu podczas Igrzysk Europejskich w 2023 roku, bo między innymi w Krynicy będzie rozgrywana ta dyscyplina. Forum gospodarcze będzie miało inną formułę niż forum ekonomiczne, to nie będzie jakby jego nie będzie jakby zastąpiona impreza jedna drugą. Czym one się będą właściwie różnić od siebie, jeżeli mówimy o forum ekonomicznym? Przede wszystkim chcemy odejść od pójścia w stronę ilości kosztem jakości. Chcemy zastosować odwrotny wariant. Dlatego też w tym roku trudnym z różnych względów zakładamy, że forum będzie trwało 2 dni z haczykiem, ponieważ będzie się rozpoczynało pierwszego takim wieczorowym powitaniem tych uczestników, którzy już dojadą. Drugi dzień prezydencki, trzeci dzień premierowski, ale chcemy w sposób znaczący podnieść jakość paneli. Zresztą ta, jakby z punktu widzenia historycznego, pierwsze tego rodzaju wydarzenie w kraju, kiedy samorząd województwa, samorząd regionalny podpisał bilateralne porozumienia o współpracy z 14 rektorami, podkreślam, nie przedstawicielami uczelni, tylko rektorami.
Wówczas na sali w sukiennicach było 14 rektorów, którzy osobiście podpisywali. To nic innego, tylko przyszła Rada Naukowa tego szczytu gospodarczego, która będzie dbała właśnie między innymi o poziom szczytu. Więc wydaje się, że z wielu różnych stron to wydarzenie jest zabezpieczone w ten sposób, żeby ono miało swój mocny charakter, żeby spełniało oczekiwania uczestników w różnych aspektach i też dawała dużo satysfakcji organizatorom. I Panie Marszałku, na zakończenie 1,5 miliarda złotych na walkę ze skutkami COVID to są pieniądze w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. No, olbrzymie przedsięwzięcie, olbrzymie zadania i proszę powiedzieć, czy w dalszym ciągu przewidujecie Państwo jakąś pomoc, nie wiem, dla przedsiębiorców, no, krótko mówiąc, wychodzenie z tej sytuacji covidowej. Pani redaktor, w ogóle ciekawa historia jest tego projektu, ponieważ no myśmy mieli perfekcyjnie zaplanowany rok 2020 i to pod względem realizowanych zadań inwestycyjnych i miękkich, ale też mieliśmy precyzyjnie zaprojektowany budżet do tych zadań. I proszę sobie wyobrazić, dokładnie 4 marca, jeśli dobrze pamiętam, pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, 9 marca pierwszy przypadek w Małopolsce. Ja będąc w sobotę, w niedzielę w domu tutaj pod Nowym Sączem, chwyciłem się za głowę i powiem szczerze, zadałem sobie pytanie, w którą stronę my mamy teraz iść? Przecież te ograniczenia, które z oczywistych względów będą, uniemożliwią nam realizację bardzo wielu zadań. Szczerze mówiąc, po obiedzie usiadłem w jadalni. I wtedy jakby powstała pierwsza konstrukcja Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Ja to od razu we wtorek przedstawiłem na zarządzie z tymi 6 pakietami. Te pakiety później się rozrastały jeszcze w moduły. Ale co chcę powiedzieć ważnego, pani redaktor, na zakończenie mojego prezentowania założeń tego projektu zwróciłem się do członków zarządu, że mam jeszcze jedną informację, to nie jest najlepsza informacja. Mianowicie, że mamy zero pieniędzy. No i tutaj nastąpiła konsternacja, no bo chcieć zrealizować duży projekt, nie mając pieniędzy, no to tak jakby zabierać się do głębokiego morza bez umiejętności pływania. Ale okazało się, że nasze monity i do ministerstwa, i ministerstwa do Komisji Europejskiej spowodowały to, że tak jak do tej pory trzeba było ubiegać się 10-12 miesięcy na zgodę na inne wykorzystanie różnych środków, które zostawały w funduszach europejskich w poszczególnych osiach, tak Komisja ze względu na sytuację podjęła decyzję o uelastycznieniu tego całego systemu i myśmy te zgody uzyskiwali w 2-3 tygodnie. To po prostu astronomiczna prędkość jak na warunki administracji brukselskiej. To nie jest złośliwość z mojej strony. W związku z tym no, bardzo mocno zmobilizowałem te służby, które zajmują się funduszami europejskimi. Ich zadaniem było szukać środków, wszelkich oszczędności, ale też przygotowywać rezygnację z niektórych zadań, które były przed nami, a już środki były zabezpieczone w funduszach europejskich. I w związku z tym tak krok po kroku rozbudowywaliśmy Małopolską Tarczę Antykryzysową i z drugiej strony szukaliśmy środków finansowych. Ostatecznie, tak jak Pani powiedziała, no to już jest budżet ponad 1,5 miliarda. Nie wszystkie środki jeszcze zostały wydane. Jeżeli Pani pyta o pomoc dla przedsiębiorców, no myśmy już przeznaczyli 450 milionów na bezpośrednią pomoc. Natomiast w tej chwili jest już ogłoszony przetarg na ostatni instrument. To będzie instrument zwrotny, ale na bardzo dobrych warunkach. Inaczej mówiąc, no tańszego pieniądza pożyczkowego przedsiębiorca nie znajdzie. Nie znajdzie nigdzie, ale też takiej przyjaznego sposobu na spłacanie, więc będzie można skorzystać. Ja myślę, że uda się to uruchomić już od lipca. Też będzie oferta skierowana w stronę tej grupy przedsiębiorców, którzy wypełniają
branżę turystyczną zimową, szczególnie ci, którzy po prostu są zlokalizowani wokół tego biznesu narciarskiego, wyciągowego. Wszystko i wszystkie informacje oczywiście należy śledzić na stronie internetowej. Zachęcamy już teraz przedsiębiorców, którzy będą korzystać z pomocy, będą chcieli skorzystać z pomocy do tego, aby śledzić wszystko na bieżąco. Ja dziękuję panu bardzo za udział w dzisiejszej rozmowie. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i państwa gościem był dzisiaj Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.